Konin 95,8 Radio Konin 95,8 FM. Wydział Terapii Zajęciowej cyklicznie, corocznie przygotowuje jasełka, które są pokazywane na forum szkolnym, ale też środowiska. Wychodzimy z tym przedstawieniem w powiat koniński. W tym roku byliśmy w Golinie, w Słupcy. Dzisiaj też jest, jak słychać zresztą w tej chwili, zabawa karnawałowa dla tych naszych gości przy współpracy z naszymi słuchaczami. Nasi słuchacze, zajmując się osobami, które tutaj u nas goszczą, z tych środowisk dwóch, czyli z tego przedszkola numer 10 i z domu samopomocy z ulicy Zagórowskiej, teraz właśnie się bawią na zabawie karnawałowej, integracyjnej. Wcześniej częstowali się u nas kakałem ciepłym, mlekiem, herbatką, cukiereczkami. Mikołaj tam się gdzieś też jeszcze kręci. W związku z tym, że to jest początek roku kalendarzowego, zaczynamy nowy rok poprzez właśnie taką imprezę. Konin 95,8 Radio Konin 95,8 FM. Zacząłem pracować w tej szkole w roku 1994 i wtedy powstał Wydział Terapii Zajęciowej. Wydział Terapii Zajęciowej jest nierozerwalnie związany z tego rodzaju instytucjami, jak na przykład Fundacja Mielnica, z którą współpracujemy od zarania, czyli od ponad 20 lat, od czasów, kiedy dr Janaszek rozkręcał działalność tej fundacji na terenie Konina i województwa konińskiego wtedy. Terapeuta zajęciowy zajmujący się pracą w tych środowiskach jest na praktyce w tych środowiskach i w związku z tym my mamy wymianę doświadczeń, wymianę pokoleń też, bo nasi uczniowie, wcześniej słuchacze, stali się teraz pracownikami takich ośrodków jak Dom Samopomocy Fundacji właśnie doktora Piotra Janaszka na Zagórowskiej. I właśnie gościmy dzisiaj przedstawicieli tego Domu Samopomocy i gościmy też przedstawicieli przedszkoli konińskich integracyjnych, których też nie jest dużo. Nasze przedszkole, to przedszkole, z którym my współpracujemy, nazywa się przedszkolem numer 10 Leszczynowa Górka z oddziałami integracyjnymi. Dzisiaj gościmy przedstawicieli tych dwóch instytucji.